Dzień dobry. Zaczynamy trzeci temat drugiego działu. Temat znajduje się na stronie 46 i jest to temat Polacy po powstaniu listopadowym. Jaki mamy cel? Mamy się dowiedzieć właśnie, jak funkcjonują Polacy po powstaniu listopadowym. Czy spotkały ich jakieś represje, czy być może zaczęli się dalej buntować. Będziemy cały ten proces starali się dzisiaj omówić. Po upadku powstania listopadowego rozpoczyna się taki moment, że Polacy są represjonowani, czyli są w jakikolwiek sposób prześladowani. Na czym to będzie polegało? Pojawiają się kary śmierci, pojawiają się kary więzienia, pojawiają się zsyłki na Syberię, kary finansowe, czyli tak zwane kontrybucje, pojawiają się konfiskaty majątków. I w obawie przed tymi wszystkimi represjami bardzo duża grupa inteligencji oraz przywódców powstania decyduje się na emigrację, czyli na wyjazd z kraju. I takiej emigracji podjęło się około 10 tysięcy osób i te osoby emigrują, wyjeżdżają z Polski, wyjeżdżają przede wszystkim do państw europejskich. Tutaj prym będzie wiodła Wielka Brytania i Francja. Ale Polacy trafiają również do Imperium Osmańskiego, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Włoch. Tam są przyjmowani. Francja bardzo ładnie przyjmuje naszych, można powiedzieć, emigrantów, pozwalając im też na tym terenie tworzyć. To zjawisko, które wystąpiło, nazwano wielką emigracją, bo tak duża grupa osób wyjechała, tak jak wspomniałam, około 10 tysięcy osób i warto jest zapamiętać 5 państw, 5 dowolnych państw, ale wśród tych 5 państw powinna się znaleźć Francja i Wielka Brytania. Do Francji między innymi emigrują osoby, które my z nazwiska dzisiaj znamy. Jest to Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zbigniew Krasiński, czyli można powiedzieć taka naprawdę elita intelektualna. Emigranci pochodzą z różnych grup społecznych, pochodzą z różnych miast, ale przede wszystkim są to grupy wywodzące się ze szlachty. I większość z nich, pomimo tego, że jest na emigracji, podejmuje jakieś działania, których celem będzie wspomóc Polaków w dalszej walce o niepodległość. Zaczynają zakładać stronnictwa polityczne, zaczyna się mówić o tym, że Polska zasługuje na tą niepodległość, Polska zasługuje na wolność i rozpoczyna się w tym kierunku jakieś działania. Te stronnictwa polityczne mają swoich tak zwanych emisariuszy. Emisariusz to jest taki wysłannik, który będzie, powiedzmy to, kursował pomiędzy państwem europejskim, czyli na przykład Francją czy Wielką Brytanią, a Królestwem Polskim i przekazywał pewnego rodzaju decyzje, pewnego rodzaju, może nie rozkazy, ale jakieś sugestie, jak można byłoby dalej zacząć walczyć. Takie stronnictwa polityczne macie w książce opisane 4. One znajdują się na stronie 47 w postaci takiej tabeli. To jest ta tabela. Jak je rozróżnić, czym te stronnictwa się kierują, jaki mają swój tak jakby plan działania. Moi drodzy, na pewno każdy z nich, bez względu na to, jakie za chwileczkę omówimy, ma jeden cel – odzyskać niepodległość. Tylko że teraz każde będzie miało inny pomysł na to, jak tą niepodległość odzyskać. I omówię Wam pokrótce te 4 stronnictwa. Pierwsze stronnictwo nazywa się Komitet Narodowy Polski. Przywódcą tego stronnictwa jest Joachim Lelewe. Oczywiście jest to stronnictwo, które powstaje w Paryżu. I teraz tak. Tak jak wspomniałam, cele. Odzyskanie niepodległości, ale to stronnictwo uważa, że powinna nastąpić taka współpraca wszystkich warstw społecznych, wszystkich grup społecznych i ta działalność emisariuszy powinna być bardzo intensywna na ziemiach polskich. Podsumowując, Komitet Narodowy Polski, Joachim Lelewel, odzyskanie niepodległości, wspólne działanie wszystkich grup społecznych. To jest taki podstawowy cel. Drugie stronnictwo to Hotel Lambert. Nazwa wywodzi się od tego, że spotykali się po prostu w hotelu o tej nazwie. Hotel Lambert, na czele stoi książę Jerzy Adam Czartoryski, to ten, który nam się wcześniej pojawił w rządzie narodowym w czasie powstania listopadowego.
przywódca, książę Jerzy Adam Czartoryski, cel na pewno odzyskać niepodległość, ale jest to stronnictwo bardzo konserwatywne. To znaczy, jeżeli konserwatywne, to pamiętajcie, tak jak było przy ideologiach, drogą odzyskania niepodległości, drogą ewolucji, a nie rewolucji. Kolejna rzecz, to stronnictwo uważało, że powinna wrócić monarchia i tutaj powinny to być właśnie rządy oparte na takich rządach, jak kiedyś w państwie polskim występowały. I metodą ewolucyjną i też metodą dyplomacji powinno się odzyskać niepodległość. I ta metoda miała spowodować, że państwa europejskie będą popierały polskie dążenia do niepodległości. To jest drugie ugrupowanie. Hotel Lambert, książę Jerzy Adam Czartoryski, niepodległość metodami, stronnictwo konserwatywne, metody pokojowe, ewolucyjne, ustrój monarchistyczny, czyli powrót do monarchii. I oni się jeszcze opowiadają za uwłaszczeniem chłopów, za pełną odpłatnością za ziemię. Trzecie ugrupowanie, Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Towarzystwo Demokratyczne Polskie, na czele którego staje Wiktor Heldman. Program, oczywiście, odzyskanie niepodległości, ale poprzez zorganizowanie powstania w trzech zaborach w jednym czasie. I powinno być to powstanie poparte działaczami ruchów europejskich. Zlikwidować należy przywileje stanowe, czyli podział społeczeństwa na stany i wprowadzić uwłaszczenie chłopów. I czwarte ugrupowanie to jest Gromady Ludu Polskiego, na czele którego staje Stanisław Worcel. Gromady Ludu Polskiego w programie mają oczywiście odzyskanie niepodległości, ale jest to bardzo radykalny program społeczny, który mówi o tym, że wszystkie prawa powinny być zrównane we wszystkich stanach, czyli taka równość społeczna, a następnie wprowadzenie republiki. To są stronnictwa, które działają na tak zwanej wielkiej emigracji. A co się dzieje na ziemiach polskich po powstaniu? No rzeczywiście, tak jak wspominałam, rozpoczęły się te represje. Zlikwidowano konstytucję Królestwa, przepraszam, polskiego i wprowadzono tak zwany statut organiczny. Zlikwidowano Sejm, ograniczono kompetencje rządu. Władzę przejmuje, moi drodzy, namiestnik Iwan Paskiewicz, który nam się jeszcze pojawi tutaj na historii, to nazwisko Paskiewicz. Rozwiązano Wojsko Polskie, ale oczywiście zastąpiono je wojskiem rosyjskim, no bo jeżeli istnieje państwo, to państwo musi mieć wojsko. Jak nie może być polskie, to będzie rosyjskie. Następnie społeczeństwo, Królestwo Polskie zostało obciążone kontrybucją. Co to znaczy społeczeństwo polskie obciążono kontrybucją? I Królestwo Polskie obciążone kontrybucją. To znaczy, że ludzie będą musieli płacić specjalny podatek, taką właśnie kontrybucję, takie obowiązkowe świadczenie i będzie ono przekazane na budowę cytadeli. Cytadela miało to być więzienie dla tak zwanych więźniów politycznych i w podręczniku macie część tej warszawskiej cytadeli, tak zwaną bramę straceń. Co jeszcze? Wprowadzono stan wojenny, wprowadzono rosyjski kodeks karny, rozpoczęto rusyfikację. Rozpoczęto ją na wiele sposobów, chociażby państwo, które było wcześniej podzielone na województwa, straciły to województwa i teraz pojawiają się gubernie. Rozpoczyna się rusyfikacja, gdzie przede wszystkim przechodzi się na język rosyjski. Język polski nadal jest w szkołach, ale jest ją już jako język nieobowiązkowy. No i jak przechodzimy na rusyfikację, to w sposób naturalny rozwiązujemy Towarzystwo Nauk, czy rozwiązujemy uniwersytety w Warszawie i w Wilnie. I to są te konsekwencje dla Królestwa Polskiego. Ale pamiętajcie, że przecież ziemie polskie to nie tylko Królestwo Polskie. Było jeszcze Wielkie Księstwo Poznańskie, czy Rzeczpospolita Krakowska. Jednak tam powstanie nie miało takiego wielkiego rozgłosu jak na terenach Królestwa Polskiego. Co nie oznacza, że nie pomagano Polakom zamieszkującym Królestwo Polskie. Bo na przykład Wielkie Księstwo Poznańskie udzielało pomocy, ale była to dosyć pomoc charakterystyczna, ponieważ organizowali zbiórkę pieniędzy, zbiórkę broni,
No i Niemcy zaczęli w tym momencie, kiedy zorientowali się, że taka pomoc idzie, zaczęli uszczelniać granice, wprowadzać wysokie cła, grożono konfiskatą majątków, karą więzienia. Ograniczono też autonomię Wielkiego Księstwa Poznańskiego, bo widzieli, że to Wielkie Księstwo Poznańskie przychyla się do tego powstania. Zlikwidowano urząd namiestnika, wprowadzono nowy urząd, urząd prezesa. I całą administrację, szkolnictwo zaczęto przekształcać na wzór pruski, czyli można powiedzieć, że zaczyna się taka delikatna germanizacja. No i rozpoczęto akcję, wielką akcję osiedlania Niemców w Wielkopolsce, czyli ten proces germanizacji tak troszeczkę naokoło zaczął chodzić, tak? To nie było konkretnie narzucone coś, tylko pewnymi drobnymi kroczkami zaczęto germanizować Polaków. Powstanie listopadowe nie ostudziło zapału Polaków, na chwilę można powiedzieć tak przycichło, bo jednak w latach 30. i 40. XIX wieku na ziemiach polskich wznawia się ta działalność spiskowa. Ona jest na razie w takiej początkowej fazie i na przykład ta działalność spiskowa chociażby zacznie rodzić się w Krakowie, gdzie mamy największą autonomię. Powstaje Stowarzyszenie Ludu Polskiego na czele z Szymonem Konarskim. W Wielkopolsce powstaje tak zwana centralizacja poznańska, czyli taki komitet, który też będzie dążył do tego, żeby Polacy odzyskali niepodległość, a na terenie Królestwa Polskiego w Warszawie powstaje Związek Narodu Polskiego, na czele którego stanie, moi drodzy, chociażby Edward Dębowski. To były takie komitety konspiracyjne, które działają wśród grupy, nazwijmy to, tej inteligencji, która pozostała. Ale pewnego rodzaju działalności spiskowej podejmuje się też ksiądz Piotr Ściegienny, który rozpoczyna taki proces uświadamiania chłopom, jak ważna jest walka o tą niepodległość, jak ważna jest walka o Polskę. I on prowadził takie patriotyczne wskazówki dla najniższych warstw społecznych. Nawoływał chłopów do walki o sprawiedliwość społeczną, polepszenie warunków życia, no i ostatecznie oczywiście o odzyskanie niepodległości. Na razie sytuacja po wybuchu powstania listopadowego jest taka, można powiedzieć, lekko przygaszona, tak? Duża część Polaków, inteligencji jest na emigracji, tam zakładają stronnictwa patriotyczne, stronnictwa polityczne, które mają dalej dążyć do odzyskania niepodległości poprzez działalność emisariuszy, a na terenach Królestwa Polskiego jednak mamy dosyć duże represje związane z tym powstaniem, aż do momentu, kiedy ta działalność spiskowa powoli, powoli zaczyna się budzić. No jak ona się zaczyna budzić, to znaczy, że jakieś dalsze ruchy będą podjęte. No a o tym już opowiemy sobie przy następnym naszym spotkaniu. Dziękuję Wam bardzo.